Posłowie interweniują w sprawie konfliktu w Kolejach Śląskich, który wybuchł 2 miesiące temu po tym nagraniu. Ja, jak i większość pracowników drużyn konduktorskich, uważa, że nie jest fajne podniesienie kwoty za wystawienie biletów pociągu z 5 do 10 zł. Takie sprostowanie nagrał jeden z pracowników spółki należącej do województwa śląskiego. To odpowiedź na zmiany w taryfie, które weszły w życie od 11 grudnia. Bilety Kolei Śląskich podrożały wtedy dla osób korzystających z kas i kupujących je u konduktora. Poza tym wzrosła dwukrotnie opłata dodatkowa za wystawienie biletów pociągu. Spółka opublikowała zdjęcie z kilkoma pracownikami, które miało pokazywać, że załoga w pełni zgadza się ze zmianami. Jeden z pracowników wytknął jednak pracodawcy kłamstwo. Na zdjęciu, które jest widoczne na naszym fanpage'u, oprócz osób, które tam się znajdują, jest, uwaga, 4 pracowników drużyn konduktorskich. Przypominam, że jest nas ponad 300. Choć otrzymał już dokumenty dotyczące wypowiedzenia, swojego zdania nie zmienił. Wchodząc do pociągu, ten podróżny, patrząc na mnie, na kierownika pociągu, czy na konduktora, który by przeczytał tą informację, już jest do mnie wrogo nastawiony, bo myśli sobie, to jest ten, który popierał to, żebym ja płacił 10 zł za wydanie biletu w pociągu, a nie 5. A tak nie jest. My się z tym tutaj nie utożsamialiśmy, nie zgadzaliśmy, więc tylko i wyłącznie dlatego zaistniało to sprostowanie. Przez sprostowanie opublikowane w sieci pan Tomasz może stracić pracę. Dlatego dzisiaj politycy lewicy ogłosili, że będą interweniowali w tej sprawie. Doszło do konfliktu władz z częścią pracowników, ale także ujawniły się bardzo negatywne tendencje, jeżeli chodzi o relacje pracownicze w Kolejach Śląskich. Prezes spółki i marszałek województwa śląskiego otrzymają pismo, w którym posłowie żądają wyjaśnień. Dyscyplinarne zwolnienie działacza związkowego objętego ochroną byłoby po prostu bezprawne. Niestety w Polsce to się zdarza, że pracodawca myśli sobie, wiem, że to jest nielegalne, ale zwolnię związkowca, najwyżej sąd pracy przywróci go do pracy po 3 latach, a związek się rozpadnie. Nie ma na to naszej zgody, dlatego mówimy teraz, ostrzegając, że będziemy reagować. Koleje Śląskie na razie nie odniosły się do pisma, bo jeszcze go nie otrzymały, ale spółka potwierdza, że ma zastrzeżenia do publicznych wynurzeń pracownika. Jeśli ktoś łączy przynależność z daną firmą i wypowiada się w sposób oficjalny, który może być traktowany jako nieoficjalny i na odwrót, nieoficjalny jako oficjalny, to należy zbadać, czy tutaj nie doszło na przykład do przekazu, który mógłby wprowadzić w błąd pasażera. Pracownicy, którzy w ten sposób się zachowują, mogą zostać wezwani do złożenia wyjaśnień. W związku z poselską interwencją teraz również spółka będzie musiała wyjaśnić swoje działania wobec pracowników.